Dariusz Żosu, pochodzę z Przeworska, jestem właścicielem winnicy, na której jesteśmy. Moja przygoda z winnicą zaczęła się tak trochę banalnie, śmiesznie, bo w zasadzie wybudowaliśmy dom, przed którym posadziłem pierwsze ukorzenione krzewy winorośli. No i żona zrobiła prawo jazdy. Nie mieściła się w pergole, którą wybudowałem, i rozbijała samochód. I niestety no, jej powiedzenie było takie, że żądanie w zasadzie, że muszę usunąć pergolę albo no, tak będzie, po prostu będzie samochód zderzaki miał rozbite cały czas. No i jak zacząłem usuwać pergolę, to się dowiedziałem, że są inne odmiany winorośli. I tak trafiłem do winnicy w Jaśle Romana Myśliwca. I stamtąd pierwsze krzewy zacząłem kupować i tak rozrastał się ten ogród winoroślowy przed domem, aż do tego momentu, kiedy było za mało miejsca i trzeba było, ja mówię, towarzystwo wyprowadzić w pole, czyli krzewy już posadzić na winnicę taką z prawdziwego zdarzenia. Produkujemy wina z własnych upraw i mamy różne szczepy. Wina produkujemy czerwone, białe, różowe. Mamy wielu klientów różnych, różne wina im smakują, dlatego też i różne wina produkujemy. A generalnie nazywamy imionami członków rodziny. Ja humorystycznie zawsze mówię, że to jest rodzina nabita w butelkę. Są tutaj imiona moich rodziców, imiona moich dzieci, żona, moje własne, bracia, siostry. Także jest to cała rodzina zamknięta na etykietach butelek. Wino produkujemy i magazynujemy u siebie. Ja jestem rolnikiem, dlatego w ciągu roku, no według naszych przepisów polskich, mogę wyprodukować i sprzedać w tej chwili 10 tysięcy litrów wina. No taki jest stan prawny naszych przepisów, między innymi ustawy winiarskiej. Zmienia się w tej chwili, kultura picia zmienia się, zwłaszcza młodzi ludzie wolą się napić czasem lampkę dobrego wina, jak jakiś mocniejszy alkohol. Najbardziej lubię chodzić przy krzewach i na winnicy, po prostu uprawa winorośli. To jest takie dla mnie zajęcie. Owszem, produkcja sama wina sama w sobie też jest ciekawa. No, jest tam dużo procesów enologicznych, które trzeba przejść i w danym czasie wykonać. Natomiast no, przebywanie z naturą to jest świetna sprawa. Jest pan na wolnym powietrzu, jestem panem swojego czasu. Nikt mi nie mówi, co, kiedy mam zrobić. Jeżeli coś zawalę, to zawalę na własne życzenie, bo nie wykonam danej rzeczy w terminie. Francuscy uczeni dowiedli tego, że wino bardzo wspomaga układ krążenia u człowieka, szczególnie czerwone wino. Humorystycznie jeszcze mogę dodać to, że nie tylko czerwone wino ma działanie prozdrowotne, bo również białe ma polifenole i inne czy resweratrol, ale w mniejszej ilości. Ja lubię białe wina i różowe, żona jest zwolenniczką czerwonego wina, dlatego ja zawsze mówię, że ja muszę wypić trochę więcej tego wina jak żona, żeby się ta ilość zdrowotnego polifenolu wyrównała. To jest całe nasze życie, to jest tak jak... Tak. My pracujemy zawodowo i po prostu każdą wolną chwilę spędzamy na winnicy. A tak naprawdę, no to fajnie by było nie pracować zawodowo i tylko winnicę prowadzić. No, ale na razie jeszcze to nie jest dla nas ten moment. To jest nasze hobby i nasza pasja. Tak, żeby się napić kieliszka wina, to trzeba najpierw tego kruszka zasadzić, trzeba dbać o niego, podlewać. Trzeba dbać o to, żeby on nie chorował. Im będzie silny, ładniejszy krzaszek, zacznie rodzić te winogrona. Żeby zebrać winogrona, no to trzeba, tak jak tu widzicie Państwo, też ich chronić przed szkodnikami, czyli trzeba zrobić ten opryzg jakiś. Trawę trzeba powyrywać. Chronić przed ptakami, żeby nam po prostu nie objadły tych winogron, no i trzeba je zebrać. Jak już zbierzemy te winogrona, no to trzeba jeszcze zrobić wino. Robimy w sumie, no to całą paletę tych win, bo robimy i wino białe, różowe i czerwone. Ale jeżeli chodzi o odmianowość, to robimy wino z Solarisa,
z Johannitera. To są przeważnie robimy jednodnianowe wina, czasem w kuparzu. Robimy również wina czerwone, które są z Cabernet d'Orsa, z Regenta, ale mamy tutaj właśnie w przeworsku posadzonego też i Traminera. Jest to odmiana, taka bardzo stara odmiana. Jeżeli chodzi o szczepy winogron, które się przyjęły u nas tutaj, to te szczepy, one, jeśli chodzi o mnie, to nie były na zasadzie robione na zasadzie prób błędów, przyjmie się, nie przyjmie, tylko mamy doświadczenie już innych winiarzy, którzy po prostu podpowiadali nam, że na przykład w naszych rejonach... To myśmy posadzili w sumie sprawdzone szczepy, tak, które się powinny udawać w naszym terenie. Które się powinny się udawać, także nie robiliśmy czegoś takiego, że kupowaliśmy szczepy, które... Praktycznie one są tylko we Francji czy we Włoszech, a w Polsce no to po prostu przy naszym klimacie one by się no nie przyjęły. No nam się klimat zmienia i na pewno zaczynają w Polsce i w ogóle na Podkarpaciu pojawiać się szczepy już szlachetnej winorośli, winifery, które one na pewno dają lepsze te wina. Są trochę trudniejsze w uprawie, bo trzeba jednak już troszkę... Choroby łapią, no, tak jak w tym roku o nie, było po prostu, dużo deszczu. Dużo po prostu łapie właśnie tych chorób i potrzebują no, tego słońca jak najwięcej. No, a nie zawsze się udaje taka piękna jesień jak teraz z nami. Ja myślę, że jak ktoś pije polskie wina i zaczął pić od 10 lat, jak to polskie wino się odrodziło, to myślę, że wyczuwa, bo w każdym kieliszku co roku to wino jest coraz lepsze, także nie są już to wina takie, umówmy się, do wypicia, że są to tylko po prostu jakieś tak 10 lat temu kwasy. No teraz już po prostu te wina są coraz lepsze i one już spokojnie mogą konkurować z winami nawet i zagranicznymi, takimi winami jak Włochy czy Francja. Czy Niemcy chociażby, którzy mają podobny klimat do naszego. No, ja myślę, że w sumie jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o picie wina, no bo jednak dużo turystów nas odwiedza, są chętni popróbować różnych naszych win. No i jak najlepiej myślę, że idzie w dobrą stronę po prostu. Warto wino, bo jest bardzo dobre. Co jeszcze? Fajnie się przy nim rozmawia. Wesoło wino, jest. Wino służy do rozmowy i wino się fajnie pije zawsze w dwie osoby. Także przy winie można po prostu sobie porozmawiać, przy winie można się zakochać. Ło, jaki ty romantyk jesteś! Dlatego warto pić wino. Dlatego mnie tak kochasz. No ja cię zakochałem się w tobie bez wina. A, widzisz?